Mam prawie Undertale z moim bratem. Przywitaj się. Piotruś, przywitaj się. Cześć. No właśnie. I musimy uciekać tego potwora. Co ty o nim myślisz? Jak wygląda? Jaki jest? Jest koniem. Tak. I prawie jest. I prawie jest. Syreną? Tak. Okej, on nas atakuje łzami, a my musimy zebrać jeszcze 6 takich gwiazdek żółtych, które mają nam dać, ale nigdzie ich nie widzę. O, takich właśnie, jaką zebrała. Auć. Wow, więc pomocy. Ałaj! Te kwiatki nas polecają? Pomocy. Te kwiatki nas dolecają? Nie, one nas nie dolecają. Zobacz, tutaj mamy taki licznik. Jeśli te dwie cyfry pomiędzy tą kreską będą takie same, to wtedy wygramy. A musimy jeszcze 3 zebrać, żeby były takie same, wiesz? Mówię to, bo Piotruś nie umie czytać. Umiesz czytać, Piotruś? Umiem czytać. To co tutaj pisze? Z tego Cartoon Network. Nie. Aha. Dobra. Umiem czytać Cartoon Network. Okej, okay, więc mamy. Okej, okay, zdobyłem. I teraz płaczący nas atakuje. Motylami. Jako siłacz atakował nas łzami, a płaczący atakuje nas motylami. Raczej do siłacza już bardziej by pasowały motyle. To jest tuchomotyl. Mam. To jest tuchomotyl. Tak, tuchomotyl. A tak, okej, okay, dobra, gwiazdka. Jesteśmy otoczeni, okej, okay, nie jesteśmy już. Jezu! Co się działo? Nie! Słodziutki motyleczek. O nie! Ich armia, która zaraz mnie zniszczy. O, zbieram pieniądze. Nie, dlaczego? O nie, zginęliśmy. Ojdź. Nie! Piotrek, nie mów takich brzydkich słów. Zaraz idą klapsa w pupa. Jezus! Jeju! Ja sam czytam. Pomocy! Co jest? Dlaczego nas motyle otaczają? Sam czytam. Piotrek. Dobra, to nie nagrywam z tobą. Nie! Okej. To uspokój się. Jak myślisz, czy te motyle są słodkie czy groźne? Słodkie. To dlaczego Goja Andin ginę? Co? Ale słodkie. Ja będę sobie tu stał i nic mi chyba nie zrobią. Ale słodkie. Tak obstawiam. Motylki. Łapię go w gwiazdko. Tak? Więc jesteśmy już, okej. Okay. Powiedz, czy te motyle są słodkie czy groźne? Słodkie motylki. Zobacz, ugryzły cię. Widzisz? Ugryzły cię motylki. Te słodkie. O, może my je upyśniemy. Ugryźmy go, ja tak chcę. Piotrek, coś z tobą nie tak. Przepraszam. Ugryźmy. Nie like. Try again. I to jest trudniejsze od Gastera, wyobraźcie sobie. Te słodkie motyle są trudniejsze od unikania Gastera. O, motyl ich tak jemy.
Okej, okay, a... Zepniemy te motylki. Nasze prawie Undertale jest tak bardzo prawie Undertale, że w ogóle go nie przypomina. Hop. Zepniemy je! Nie, bo zginiemy wtedy. Dobra, zepnie. Da, pap, pap. Ja sobie stoję i ja nic nie robię! Auć. Motylo. Dotknęłam motylka jak chciałeś, Piotr. Więc teraz nie narzekaj, że nie dotykałam motyla. Dobra, więc... Jeszcze raz. Nie, okej, okay, ale ostatni raz, dobra? Okej. Okay. A nie, no nie. To Piotruszka była mała. Okej, okay, dobra, ostatni dwa razy. Teraz już więcej nie dotknę. Okej, okay, mamy 50 na 100. Gdzie jest gwiazdka? Gwiazdko, gdzie jesteś? Jest! Okej. Okay. Wow! To da o wiele zmniejsza nasze pole walki. Gdzie jesteś? Gdzie się ukrywasz, gwiazdko? Tu! Uhu. Pa, 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 ta, pa, pa, pa. Ta, pa, pa. Okej, okay, jeszcze dwie gwiazdki. I wygrywamy. A! Lecimy z tymi motylami! Ja, jej, ła! Nie wdzięczny te motyle. Okej, okay, mamy z psem i tym. Okej, okay, dobra. To zobaczmy, co mówicie przez to. Okej, okay, na początku ataki tego jednookiego. One są dość spoko, lecz psa, lecz jeżeli dodamy do nich ataki psa, to już takie spoko nie są. Na razie jest prosto. Okej, okay, pies popchnął. Ach, pies popchnął piłkę. Muszę. Uwaga, okej, okay, dobra. 50, już 50. Nie dotykajmy piesków, Piotrek. Zacznijmy ich unikać, ponieważ musimy unikać. Ej, jak on? Ej, to nie jest takie trudne. Bez kitu, 3 gwiazdki już wygrywamy. 2. Au. Gdzie jest piasku? Wow! Gdzie jest piasku? Tu! Już jej nie ma. Ostatnia gwiazdka. O, tu jest gwiazdka w jego brzuchu. Musimy się tam dostać. Zjedz nas! Zjedz! A! Okej, okay, jest. Dostaliśmy dańczącego parabola, więc gramy. Okej. Okay. O, mamy Undyne. Ej, zakładacie, że Undyne jest silniejszy od Gastera, tak? Okej, okay, no dobra. Nie, teraz już nie tańczą. Teraz włócznie tańczą. Tańczą parabole, tańczą. Nie parabole, tylko włócznie. Parabole, tańczą. Włócznie tańczą. Piotruś, naucz się, włócznie tańczą. Parabole tańczą, parabole tańczą. Aj. Piotruś, zaśpiewaj wreszcie włócznie tańczą ewentualnie. Jak jesteś taki mądry. Parabole tańczą, parabole tańczą, parabole tańczą. Włócznie tańczą. Parabole tańczą, parabole tańczą. Parabole tańczą, tańczą, tańczą. Auć! Tańczą, parabole. Włócznie tańczą. Parabole tańczą. A nie, nie, nie. Nie, muszę pójść. Piotruś, Piotrek, powiedz coś innego. Bo nie będziemy nagrywać już nigdy więcej. Ale ja będę. Nie dasz rady. Nie. Ta gra jest przepełniona reklamami. Mi jakby było jakąś beczką. Ale polecam.
Piotrek, no dobra, a nagrywamy ostatni raz już razem. Już więcej nie zobaczycie mojego brata nagrywającego. Nie będzie on już nigdy nagrywał więcej. Pęte. Ze mną nie będziesz nagrywał więcej. Z tobą. Jesteś pewien? To będę cię goniał w spokoju za każdym razem, kiedy będziesz... Przepraszam! Nie, już ci nie ufam. I, no to przepraszam. No to będzie na serce cię przepraszał. No to się, no to on naprawdę się na przepraszasz, ale nam słuszno. Bo przepraszanie naprawdę nic nie da. A co są na chwilę z tobą? A! Co? A co są na chwilę z tobą? Musisz mnie przeprosić. A nie tak w stylu przepraszam, tylko naprawdę. Teraz powiedz najszczersze przeproszenie, żeby wszyscy od razu dali lajka, bo się to wiązało. Przepraszam! Tak? Nie, musisz powiedzieć jakieś czułe słówka, że przepraszam, kocham cię, naprawdę nie chcę cię, coś takiego jakby. Jako jakby. Dobra, nie nagrywamy więcej. Nie. Okej, więc nie nagrywamy więcej. Piotruś już sobie idzie spać. Nie. No dobra, ale musisz powiedzieć jakąś czułą przykrość twoją okazać, żeby od razu wszyscy zostawili lajka. Kocham cię. Co? Jeszcze więcej coś daj. Powiedz. A! Lubisz mnie? A kto jest najlepszym człowiekiem na świecie? Ty. Tak, przytul się. Okej, nasze serduszko jest tutaj i musisz zbierać te takie śmieszne gwiazdki, które są bandetaj do zapisywania. I tak wiem, że to nasze serduszko to jest nasza dusza. I tak wiem, że on w nas strzela za kolcami. I tak wiem, że to są rury z Mario. Tego ostatniego właściwie nie muszę mówić, ale czemu by nie? Okej, jeszcze dwie gwiazdki! Nie chciałem. A! Okej, dobra. Tańczący parabol już się pojawił. Ten parabol, ten. Piotrek! A pamiętasz, że przez to właśnie cię nie chciałem? O, przepraszam. Dobrze. Okej, pomocy! Jakieś markery na nas lecą! Jest nikt, tego nie wiem, zaśpiewał. Parabole tańczą. Ale serio już nie. Nie będę, jest no, nikt z tobą nakrywał. Nie! No serio, nie będę. No serio, nie będę. Jeden czysto tnisa. Okej, masz ostatnie szanse. Okej, ostatnie szanse. Okej. Bue. Au. Spiewaj pana pole tańcą. Ale wtedy mi nie dasz kary. Wyczujesz? Tak. Parabole tańczą. Nie będziesz już nigdy swoją. Nie, nie próbowałem i nie będę próbował, okej? Nigdy się będę z tobą nakrywał. Będziesz sam nakrywał. Piotrek, oszukałeś mnie. Nie będę z tobą nigdy więcej nagrywał. Dobra, ja sobie idę. Panie, nagrywasz ze mną. Czyli tego w tym odcinku pozbyliśmy się Piotra, czyli najtrudniejszego z wszystkich potworów. Żarto,